Cześć, pozdrawiam Was z warsztatów dzikiej kuchni. Dzisiaj wykopaliśmy także podziemne organy spichrzowe pięciornika gęsiego. To jest taka, popatrzcie, pospolita roślina występująca na trawnikach, na przychaciach, o srebrnych listkach. Ona wytwarza, to się wykopuje głównie na wiosnę albo w jesieni, bo w lecie ona może nie mieć tych bulwek, wytwarza takie zgrubiałe korzenie. Te korzenie były pokarmem wielu narodów. Jedli je Indianie, jedzą je Chińczycy, Tybetańczycy i także dawniej jedzono je w Szkocji oraz na wyspach na północ od Szkocji, gdzie były pokarmem głodowym. I ten pięciornik po prostu myjemy i pieczemy go w ognisku albo gotujemy. I te korzenie robią się słodkie. Są tak słodkie, jakby były ocukrzone wręcz. Bardzo proste pożywienie, bogate w skrobie, a mało kto o tym wie, tylko trzeba troszkę cierpliwości, ale można nawet kilogram zebrać w ciągu paru godzin tych bulwek. Także życzę Wam takich łowów pięciornikowych.